Zapraszam wszystkich serdecznie na turniej finałowy Pucharu Polski, który odbędzie się w Spodku 14-15 marca. Do Spodka jeździłem jako jeszcze młody chłopak, jak jeździliśmy do SMS-u, jeździliśmy oglądać jak gra reprezentacja. Potem miałem niejednokrotnie okazję grać na Spodku z reprezentacją, więc na pewno jest to dla mnie też taka sala, do której mam duży sentyment. No i fajnie, że tam będzie rozegrany ten finałowy turniej. Cieszę się przede wszystkim, że moja historia toczyła się równolegle z historią Plus Ligi. Miałem też taki duży przywilej, że mój pierwszy sezon to był ten pierwszy sezon również Plus Ligi. Jeżeli chodzi o turniej finałowy, no to myślę, że to, że tam się znaleźliśmy, to jest dużą niespodzianką. Nikt tam mnie specjalnie nie stawiał na to, że wyeliminujemy Jastrzębie i to my będziemy w Final Four Pucharu Polski. Ale co pokazuje właśnie sport, jest takim właśnie piękną sferą, że niekoniecznie drużyna potencjalnie lepsza musi wygrać, tylko ta, która danego dnia będzie lepsza w niuansach, która będzie bardziej walczyła, i z takim nastawieniem będziemy też jechali na ten Puchar Polski. Potencjał drużyn, które tam są, na pewno jest większy od potencjału Trefla Gdańsk, ale wcale nie świadczy to o tym, że musimy przegrać z którąkolwiek z tych drużyn. Będziemy tam zagrać dobrą siatkówkę, przede wszystkim to, co trenujemy codziennie na każdym treningu, jeżeli zrealizujemy i nawet ulegniemy, a przeciwna drużyna będzie musiała naprawdę się mocno napocić, żeby nas pokonać, bo jesteśmy drużyną waleczną i jestem pewien, że z takim nastawieniem wychodząc jesteśmy w stanie nawet sprawić niespodziankę, bo jeżeli się walczy o każdą piłkę, to można takim nastawieniem wygrać jednego seta, potem drugiego. I jeżeli się myśli o każdej piłce, o każdej następnej akcji, to czasami się wygrywa również z lepszymi drużynami mecze.